Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o werbenie patagońskiej. Słuchajcie, pokochałam tą bylinę. Sama wysiewałam ją 2 lata temu albo 3 lata temu z nasion. I pięknie się rozsiała u mnie w ogrodzie i teraz mam jej naprawdę bardzo dużo. Werbena patagońska jest naprawdę rewelacyjna i obowiązkowa na rabatach preriowych i na rabatach takich naturalistycznych. Pięknie wygląda, osiąga swoją wielkością nawet 1,70 m, jak widzicie, bo ja mam 1,70 m i myślę, że ten czubeczek jest równy ze mną. W zależności od tego, jaką macie glebę, bo w takiej bardziej ubogiej werbena patagońska nawet będzie miała około 50 cm. Im ziemia bardziej zasobna, im bardziej żyzna, tym werbena patagońska będzie rosła wyższa. Nadaje się zarówno na takie rabaty słoneczne, na których wygląda najpiękniej, najbardziej się rozkrzewia, ale też nadaje się na takie półcieniste rabaty, na których jest nieco niższa, ma dużo mniej kwiatostanów, ale też bardzo ładnie wygląda. Za chwileczkę Wam pokażę na innej rabacie. Werbena patagońska na dole ma taką dość zwartą postawę i bardzo sztywne, fajne pędy. Pędy można wykorzystać jako właśnie taką stabilizację do mniejszych roślin. U mnie w zeszłym roku widzieliście na filmikach, jak werbena patagońska pięknie wyglądała wymieszana z onętkami, z kosmosami, które równo z werbeną patagońską zaczynają zakwitać. Onętki czasami lubią się pokładać, szczególnie po takich ulewnych deszczach bądź takich bardzo silnych wiatrach, a werbena patagońska dzięki temu, że ma sztywne łodygi, pięknie trzyma onętki w ryzach. Tak jak teraz, w ogrodach gdzieś zauważycie, że ktoś z Waszych znajomych ma werbenę patagońską, możecie sobie pobrać nasiona, bo już niedługo będzie miała dość dużo takich kwiatostanów, które już można oberwać i te nasionka pozyskać, tak jak tutaj już ładnie mi się osypują na rękę. Chociaż ze zbieraniem nasion lepiej odczekać do takiej późnej jesieni, kiedy te całe główki już nie są kwitnące, tylko mamy same przesuszone kwiatostany, z których pięknie wychodzą nasiona. Ale zobaczcie, ile z takiego jednego kwiatostanu można zebrać nasion na kolejny sezon. Zbieramy, osuszamy na talerzyku jakieś tydzień, 2 tygodnie w przewiewnym miejscu i zostawiamy do następnego sezonu. Wiosną, a najlepiej nawet już w styczniu, włożyć te nasionka do zamrażarki, bo werbena patagońska, ona pięknie kiełkuje, ale tylko i wyłącznie stratyfikowana. Jeżeli na przykład kupiliście, a wiem, że bardzo dużo osób w zeszłym roku po moich poleceniach kupiło nasiona werbeny patagońskiej i wysialiście bez stratyfikacji, to bardzo często właśnie skarżyliście się, że werbena patagońska Wam nie kiełkuje. No właśnie brakuje jej tego przechłodzenia, ale to nic straconego, nawet jeżeli wysiejecie nasiona i będziecie widzieli, że one Wam nie kiełkują, bo zapomnieliście stratyfikować albo o stratyfikacji nawet nie mieliście pojęcia, możecie taką doniczkę wystawić na zewnątrz na 2-3 tygodnie. W styczniu, lutym jeszcze wciąż jest zimno, więc te nasiona się po prostu naturalnie będą stratyfikowały. Później gdzieś tam pod koniec lutego wniesiecie do ciepłego pomieszczenia i od razu zaczną pięknie kiełkować. Na tej rabacie od dołu dzieje się bardzo dużo, jest bardzo dużo kolorów, przeróżnych niskich bylin, a do góry właśnie werbena patagońska tworzy taką fioletową chmurkę. Bardzo mi się to podoba i w przyszłym roku też ten sam efekt będę chciała osiągnąć, tylko użyję mniejszej ilości sadzonek, ponieważ na wiosnę za dużo sadzonek, tych, które same się wysiały, zostawiłam i no i jest tutaj jej troszeczkę za dużo, ale to nic. Taką werbenę patagońską, która już ładnie przezimuje, bo werbena patagońska, jeżeli nie będzie takiej skrajnie ostrej zimy, to ona sobie przezimuje. Takie sadzonki z werbeną patagońską, które tutaj mam teraz w ogrodzie, mogę sobie przekopać w inne miejsce i na pewno będzie rosła w przyszłym sezonie. A jeżeli nawet by się coś stało i mi przemarznie, to nie obawiam się, bo na pewno w przyszłym roku werbena patagońska gdzieś tam z nasion mi sama wykiełkuje. I takie małe sadzoneczki gdzieś tam w okolicach końca marca można już poprzenosić w takie docelowe miejsca. A jeżeli wysiewacie z nasion, można odczekać nawet do końca
końca kwietnia i sadzonki dopiero wsadzić nawet gdzieś w maju, żeby rosły szybciej, bo jeżeli w doniczkach będziecie przechowywali werbenę patagońską dłużej, w ciepłym pomieszczeniu, jakim na przykład jest inspekt czy szklarnia, to po prostu przyrośnie szybciej. Najlepiej nasiona, jak już wysiewacie na przykład żółtowo, pobrać sobie i porozsadzać w doniczkach P9. P9 to są takie już duże doniczki, w których jest bardzo dużo miejsca na rozrośnięcie się korzeni i po prostu te werbeny będą rosły w oczach. A jeżeli będziecie je ciasno układać, no to to będą gorzej rosły. Werbenę patagońską pikujemy pojedynczo. Nie sadzimy jej kępkami, ponieważ jedno nasionko, jedna roślinka tworzy właśnie taką jedną, fajną, całą kępę. W półcieniu, jak widzicie, werbena jest nieco niższa. Ta tutaj, którą widzicie, to jest jedna sadzoneczka z jednego nasionka. I ona tutaj w tym półcieniu, teraz od rana jest tu całkowity cień, po południu gdzieś około godziny 14, dopiero jak widzicie, te słońce tutaj dociera. I ta werbena patagońska tutaj jakoś obficie nie kwitnie, ale kwitnie. Także jeżeli macie ochotę gdzieś tam właśnie, żeby na rabatach tak coś tam wychodziło górą, no to warto ją wprowadzić. Chodźcie do takiego całkowitego cienia. Tutaj mamy takie miejsce, gdzie przez większość dnia jest cień. No i jak widzicie, z jednej sadzonki są tylko 3 kwiatostany. Ale muszę Wam powiedzieć, że akurat w tym miejscu fajnie to wygląda, że takie są tylko 3 takie elementy, gdzie gdzieś tam coś do góry kwitnie. Na dole pięknie rozłożyły się koleusy, tutaj mamy poziomeczki, tu zielone, niekwitące rośliny, no i ta werbena. Bardzo mi się to podoba. Werbena patagońska na rabatach, takich bujnie kwitnących, czasami, tak jak na tamtych, jest takim na pierwszym planie, bardzo mocno ją widać. Tak na przykład na tej rabacie z kwiatami głównie jednorocznymi i kwiatami na kwiaty cięte, prawie jest niewidoczna. Ale tutaj właśnie stabilizuje mi onętki, żeby one się nie pokładały w tamtą stronę rabaty. Werbena patagońska ściąga niesamowite ilości owadów zapylających, motyli, nawet nasze polskie koliberki. Pszczółki, motylki uwielbiają werbenę patagońską. Jak tylko wychodzi słońce po południu, tak po prostu nad rabatą są tysiące owadów. Także jeżeli macie ochotę sprowadzić owady do swojego ogrodu, to werbena patagońska jest rośliną, która powinna się znaleźć przynajmniej w pierwszej piątce. Werbena patagońska też świetnie nadaje się na obrzeża. Ja akurat tutaj po tej lewej mojej stronie mam miejsce na ognisko i z tej strony nie chciałam, żeby po prostu na okrągło ktoś mi przebiegał, więc zrobiłam taki mini żywopłot z werbeny patagońskiej i jak widzicie, całkiem ładnie to wygląda. Werbena patagońska rzadko się pokłada, więc trzyma tutaj się ładnie w pionie i właśnie tworzy taką granicę. Dajcie znać w komentarzach, w jakich aranżacjach macie swoją werbenę patagońską. Chętnie to wykorzystam w moim nowym ogrodzie. No a tutaj, zobaczcie, tu jest obfitość kolorów i na pewno na moich nowych rabatach werbena patagońska się znajdzie. Do zobaczenia.